Trochę Marsa, trochę Islandii. Tak wygląda Yellowstone. To jest wilk, ale jaja. O! Dzień dobry, kochani! I co tam? No co mnie sprayem? Niedźwiedzica Izaura. Wieczorem ci przypomnę. Dzień dobry, kochani! Jesteśmy w Yellowstone i pokażemy wam ten piękny, największy i najstarszy park krajobrazowy świata. No nie tutaj. Tu jesteśmy po prostu na ganku naszego hotelu, który skądinąd niezwykle uroczy. Wygląda trochę jak taki Wild Wild West. A szczególnie uroczy jest nocą, co sprawdziłam wczoraj, jak nie mogłam spać, ale nie wychodziłam, bo się bałam niedźwiedzi, a jeszcze tego sprayu nie mieliśmy. Uwaga! Zaatakował mnie niedźwiedź! Drapię w szybę! Drapię w szybę! Co mam robić? Głupia jesteś, ty jesteś w stanie naprawdę mi przyknąć z tym sprayem. Weź ty lepiej przeczytać te instrukcje, nie? Jak tu się zachować, bo podobno trzeba zachować spokój. No na pewno. No a ty będziesz się chciała bić, nie? Nie, no gdzie jest niedźwiedzie? No. Kobiet nie bije. To są najczęściej matki dzieci. Albo jak zobaczysz małego, to za chyba będzie: oj, jaki kochany, nagraj, Daruś, weź mnie, nagraj, jak go przytula. Nie, bo wiem przecież, że tam będzie mama obok. A jak będzie tata? No nie, faceci to są, wiesz, mocni w gębie. A potem wszystko kobiety załatwiają. Jest mroźno, minus 2. Za chwilę będziemy mijać auta do przewożenia lokalnej społeczności, które jednak mają koła inne niż zawsze. One kosmicznie wyglądają. O ja pierdolę. Jakby ktoś pytał, gdzie jest największa blachara w mieście, to tu. Co robisz? Filmuję auta. Jak typowa blachara. Przemówiłaś właśnie. Zobaczcie, to nie jest puszek, tylko to jest zamrożony puszek. Się czuję jak w Szwecji kiedyś, gdzie utopiłam buta w jeziorze. Tutaj nieważne, w co się ubierasz, ważne, jakie to są buty, w sensie, czy dadzą ci możliwość chodzenia po powierzchni, a nie jak wyglądają. Myślę, że to wszyscy mają w trąbce. Outfity, designy, pierdoły. Poza nasze... Jaćką. Poza Jaćką, tak, bo Jadwiga ubrała się z pomyślunkiem i nawet mi ciepło, słuchajcie. No i jest piękne słonetko dzisiaj, minus 2, piękne słońce. Jedziemy do pierwszej atrakcji. Świetna sprawa, wjeżdżamy w Yellowstone i zapomnieliśmy kupić biletu do wszystkich parków narodowych. I tutaj proszę, American Service, pani sprzedaje nam w wjeździe do Yellowstone bilety na wszystkie parki, więc ten, który nas interesował. Ależ pani super wygląda jak z filmu, jak z Yellowstone, z tym miśkiem, nie? Co tam jest? Bizon! Dwa bizony! To trzy chyba nawet, zobacz. Dzień dobry! Co tam u was, chłopaki? To nie jest zoo, one tutaj mieszkają, to my jesteśmy tutaj gośćmi. O Boże, jak to wygląda cudownie. Jak biegają radośnie. O, jakie wielkie, nie? Takie masywne. No i wiesz, tutaj idzie tata, dziecko, mama pewnie. A mama, bo nie wisi. Patrz, co go bijesz? I pamiętajmy, że nie ma szans, aby wychodzić do nich i próbować sobie robić jakieś zdjęcia. Nie? No absolutnie nie, no co ty, po pierwsze byś wystraszyła, po drugie one w odpowiedzi na to, że się przestraszyły, mogłyby cię zaatakować. Były przypadki śmiertelne, zdaje się jeden albo dwa w historii Yellowstone, że właśnie bizon zabił człowieka. A tam pani wychodzi akurat za auta z tyłu. No jak lubi, to nie wychodzi, no dla mnie to głupota. Pa, kochany. Miłego dnia. Mamy z Dariuszem różnicę zdań odnośnie sprayu. Ja uważałam, że spray nosi się z odpieczętowanym zabezpieczeniem. Tak jest. No bo ponoć grizzly atakuje w tempie światła, więc nie będziesz miał czasu na to, żeby ściągać zabezpieczenia. Zabezpieczenie jest po coś. Jak sama nazwa wskazuje, on zabezpiecza przed czymś, a tym razem przed kimś, przed tobą. Mnie zabezpiecza, nie misia. To się w sekund 5 zajmuje. Czy
czego się dowiedzieliśmy odnośnie misiów. Po pierwsze, jeżeli spotkasz takiego na trasie, nie uciekaj, nie patrz w oczy, sprawdzaj, jak on reaguje. Czy ma położone uszy po sobie, co jest znakiem, że za chwilę będzie chciał cię zaatakować. No i trzymaj ten spray odbezpieczony. Zaproponuj mu... Na wszelki wypadek. Współpracę na Insta. Jasne. Nie należy uciekać przed misiem, bo cię zawsze dopadnie, ani na drzewo też nie wskakiwać, bo potrafią na 3 metry się wspiąć. Jeśli nie masz gazu, a on cię atakuje, to się zwijasz w kulkę i zasłaniasz szyję i w sumie tylko tyle. Ewentualnie możesz go bić w nos albo w oczy. No ale przede wszystkim to dążysz do tego, żeby tego kontaktu nie było, więc jeżeli widzisz misia, to wyciągasz gaz i zaczynasz powolutku, mówiąc do niego: hej, odchodzę z twojego terenu, nie martw się. Co on krok po kroku. Godo? Widać, rozumie, jak się do niego mówi, skoro takie są zalecenia. Bierz sprayu. Trzeba mówić, tak. Trzeba wydawać jakiś dźwięk, żeby on rozumiał, że się oddalasz. Dojechaliśmy do źródła, które nazywa się Grand Prismatic i w Google wygląda cudownie, na żywo pewnie też, tylko niekoniecznie w każdy dzień, bo to zależy po pierwsze od naświetlenia miejsca, po drugie może być tak, że będzie śnieg trochę zasłaniał, chociaż z drugiej strony to hot spring, więc wszystko powinno się roztopić. Klimat taki islandzki, myślę, że Natalka Trefu, która to ogląda, już bardzo by chciała do Yellowstone. Pięknie, naprawdę pięknie. To jest niesamowicie. Ja pierdzielę. Grand Prismatic jest na samej górze. Jaką to wszystko robotę robi. Wszyscy ludzie mają tutaj buty trailowe. A my jak pieprznięci. W adidaskach. Troszkę się ślizgamy. Kto by przewidział, że będzie tyle lodu w połowie kwietnia? Na 300 feet, czyli prawie kilometr, a w 85 roku, 100 lat później, znowu miał swoje erupcje i nikt nie wie, kiedy ponownie będzie działał. Za chwilę. Jesteśmy nad cudem natury, którego niestety nie jesteśmy w stanie zbyt zobaczyć. Z lotu ptaka byłoby go widać bardziej. Gorąco? Ciepełko. Ciepełko? Ale nie jest jakaś turbo gorąca, nie? Nie. Jakie ty masz zmarznięte łapy. A, bo ty trzymałeś się cały czas kamerę. Dokładnie. Trochę Marsa, trochę Islandii. To jest jakiś kosmos, dzięki mój herze mnie tu wziął. Tak wygląda Yellowstone. Tak wygląda prawdziwy związek. To taki mini-mini. No, mini-mike. To jest mini-prismatyk pewnie. Widzicie, jak pod lodem płynie woda? Śmiesznie, nie? Niesamowite. Ja dzisiaj nie dziwię, że ludzie chcą się tu wykąpać. Przecież zobacz, jak tu jest pięknie. Nie muszę być... Jakby było bezpiecznie, to byś się nie wykąpał? Jakby było bezpiecznie, to by tutaj było tłumnie. Ale patrz, jak patrzysz na to, to chciałabyś, nie? Ja chciał zanurkować sobie tam. No i teraz właśnie widać. Gdzie Darwin poszedł po kogo, tak? Srogie ujęcia wymagają srogiego poświęcenia. Cała mokra. Ale za to, jak ładnie to wyglądało. Pro tip, jeżeli będziecie zwiedzać Yellowstone w kwietniu, po pierwsze, weźcie lepsze buty niż sneakersy. Najlepiej takie alaraki, dzięki którym możecie się wczepić w lód. A po drugie, weźcie rękawiczki. A po trzecie, ta opcja z jeżdżeniem własnym autem jest genialna. Bo z przyjemnością za chwilę wskoczymy do furki, wygrzejemy się i jesteśmy gotowi na kolejną chłodną atrakcję. Ty mnie, ja ciebie. To pierwszy pieprznie, tak będzie miał lepszy materiał. Żaden z nas, jesteśmy kozaki. Potrafimy chodzić w różnych warunkach. Dobra, panie, jako że to twój teren, a nie mój, to ja się z powrotem chowam do autka, co by cię nie zdenerwować. Odnośnie bizonów, moi drodzy, które właśnie nas mijają w tym momencie,
O, zmienił trajektorię, woli do Dareczka. Bizonów tutaj w 1902 roku było tylko 50 sztuk. Naprawdę były prawie na wymarciu. I lokalna społeczność wzięła się za wspieranie ich. Dzisiaj jest ich 3,5 tysiąca. Jak widać, mają się dobrze. A jak pan bizon ma ochotę na herbatkę, to sobie tutaj pada na gejzer. Niuniek idzie szlakiem dla ludzi. No tak. I ma pierwszeństwo. Idzie ty ludzkim szlakiem. A zresztą jesteś u siebie. Chodź jak chcesz. Wszystko zamknięte. Powinno być otwarte od 9. Jak to? Ale pusto, faktycznie nie ma. Nie bądź głupek. Sopel może zabić, Darku. Ja bym chyba już zaczął rzucać te sople. Ten drugi zdaje się otwarty. Albo i nie. Takie trochę wrażenie jak w Lśnieniu, gdzie Jack Nicholson był dozorcą w hotelu, gdzie wszystko było zamknięte na zimę. I tak chodzimy po tych miejscach, wszystko zamknięte. Ale chyba odnaleźliśmy w końcu miejscowe, które jest dla odmiany otwarta. I okazało się, że jest to trochę muzeum, trochę informacja, jak to działa, ale oprócz toalet to tutaj nic dla nas nie będzie, no chyba, że chcemy się pouczyć. Centrum otworzone zostało 2 dni temu. W zimę Yellowstone nie funkcjonuje. Wpuszcza się tylko na mały fragment całego parku, no chyba, że masz auta dostosowane do jazdy po śniegu, tak zwane snowmobile. Jeżeli chcielibyście zobaczyć Yellowstone zimą, to właśnie taki 15-16 kwietnia, tak jak my teraz tutaj jesteśmy, będzie najlepszą porą. Wydaje mi się, że to jest cudowne doświadczenie, ale trzeba wziąć pod uwagę, że będzie wiele atrakcji zamkniętych, na przykład wszystkie restauracje naokoło cały czas są zamknięte, więc jeżeli chcemy coś zjeść, to musimy się cofnąć tam, gdzie przyjechaliśmy i zjeść, a następnie wrócić. Jest też tutaj wiele do zwiedzania gejzerów, tylko wieje w tym momencie śnieg w papę i nie wiem, czy będziemy chodzić, bo to średnio przyjemne. Z drugiej strony być tu ich nie zobaczyć, też lipa. Fajne to. Byliśmy na Islandii, to trzeba było stać i czekać, a tutaj wyliczone. Jak sami widzicie, gejzer w mgle śnieżnej. Prawie go nie ma, mimo że go słyszysz, ale go nie widzisz. Coś tu gotuje za was. Zupa. To jest wilk, ale jaja. Chodź. Yellowstone jest parkiem potężnych rozmiarów. Ma 100 km długości i 90 szerokości, co nam daje 9000 m2. Bardzo wiele jest przeróżnych atrakcji. Niektóre z nich są pozamykane. Powiedzmy szczerze, większość z nich o tej porze, kiedy my tu jesteśmy. Co sprawia, że bardzo chcemy tu wrócić gdzieś w okolicy września, bo ponoć wtedy najpiękniej. W lato może być uber gorąco, ponieważ przypominam, jesteśmy na 400 metrach, czyli tak jakby na wysokości rys polskich, to też gorąco, w gorąc i zimno w zimę, czego właśnie doświadczamy. Zatem jeździ się po tym parku swoim autkiem, zatrzymuje przy tych wszystkich atrakcjach, tak jak możecie zobaczyć na mapie, i każdą kolejną się odhacza. Według naukowców Yellowstone może jebać w każdej chwili. Zatem warto wpisać to sobie na swój bucket list. A jeśli to się wydarzy, to czeka nas duża konsekwencja nie tylko całych Stanów, ale w zasadzie całego świata. Czy to się wydarzy za naszego życia? Zobaczymy. To jest nasza droga i żadne auto tędy nie przejedzie, jeśli nie opłaci składki. Od wczoraj chodzą za nami żeberka. To jest ten moment. Lecimy coś zjeść. O, ten człowiek marzył przez ostatnie 2 dni chyba, co? No. I szczególnie podczas tego śniadania takiego słabiutkiego. Śniadanie na słodko dla mnie, znaczy mój organizm nie poleca. Mm-hmm.
Jaram się wandurki piwem. O Jezu! Jest przydymione, ale pyszne, aż głupio. Przepyszne. To co, będą się spać? No jak, wracamy do Yellowstone znaleźć misia. Taki jest plan. Mamy jeszcze 3 godzinki. Patrzcie, rozchmurzyło się, chociaż tutaj to zależy, bo kilometr dalej może być już zamieć. No i marzenie się spełniło. Jest misiu. Daj mi się to dżelato. Jak fajnie w ogóle. Jak pamukale, nie? Właśnie miałam powiedzieć, że takie USA pamukale, ciut. Niesamowite. Kurde, siedzisz tu i nie chcesz przestać patrzeć. Podoba się? Bardzo. Bardzo. A tu spiruliny dużo jest. Dlatego w Bali. Ty faktycznie. Myślałam, że się nawijasz. O nie no. To jest bardzo zdrowy glon. Tutaj jak już wyschło, nie? Jak następuje waporyzacja, to wygląda jak muszle. Jak wapno. Jak muszla, bo jest wapieni, no to jest dużo wapnia, dlatego się te takie... Sam jesteś wapno, tutaj pokręci. Ty jesteś próchno za to. Ja mogę być wapno. Tam jest misiek, a tu jest Dariusz, a tam w naszym aucie jest spray na misie. Ale teraz by dzidę taką wywalił do mnie. My byśmy byli szybciej. Na pewno. Został nam jeszcze Grand Canyon, ale zanim to opowiem na temat misi, czy one faktycznie jedzą ludzi i jak często, bo trochę to mit, a trochę to prawda. Owszem, było kilka historii. W 2011 został człowiek pożarty przez gryzli. W 2015 były 2 przypadki śmiertelne i to prawdopodobnie ten sam nienajedzony gryzli. Tylko, że na przestrzeni 100 lat tych przypadków było 7. Zatem więcej było uderzeń od pieruna po parze. Pieruna na piełun! Pani piełun to był list! A, i utonięć, tak, bo tutaj jest takie bardzo, bardzo duże jezioro. Czy można powiedzieć, że misie Yellowstone to zagrożenie numer 1? No z pewnością jest to najbardziej makabryczny rodzaj śmierci, chociaż z drugiej strony ugotować się w gejzerze to też żadna przyjemność. Jak długo chodzisz z sprayem na misie, powinieneś być bezpieczny, a to jak sobie z nimi radzić, to już opisywaliśmy wcześniej, na początku tego odcinka. Hej, tam chyba jest miś. Nie. Gdzie? No nabrałam cię, myślałam, że się przestraszysz. Chciałem na garść, miałem zwolnione tempo nawet. Jakby cię dopadał. I tym sposobem zwiedziliśmy wszystko, co otwarte na początku sezonu, a w zasadzie przed sezonem. Sezon zaczyna się w Memorial Day, koniec maja zdaje się 25. Czy warto odwiedzać Yellowstone w zimę? Raczej. No lepiej tak niż w ogóle, ale jeżeli planujecie to i możecie sobie wybrać każdy termin, to lepiej jest obstawiać jakąś jesień. Lato może być bardzo gorące. Jesienią ponoć najpiękniej, najefektywniej. Najdłużej jesteś w stanie chodzić po trakach. Jednocześnie wszystko jest otwarte, bo dzisiaj, umówmy się, część atrakcji była zamkniętych. Tak, inaczej była to cudowna wycieczka. Było to spełnienie marzeń Dariusza. Na pewno tu wrócimy. Myślę, że gdzieś w okolicy września, października. Nie tego roku, bo kalendarz już zajęty. Ach, no i właśnie, jeszcze moja uwaga na temat noclegu w Yellowstone. Ja powiem wam szczerze, miałabym kupę w gaciach, że mi wejdzie grizzly do namiotu, więc niechętnie. Ale są śmiałkowie, którzy nocują tu, no i żyją, tak? Dziękujemy, że jesteście z nami. W kolejnym odcinku, moi drodzy, będzie Hannah Montana. Jutro wstajemy skoro świt i jedziemy do Montany. Nie żegnam się, ale jakby co, to do następnego odcinka. Pa, Dareczku. Strzała zion.